szczęść Boże koleżankom i kolegom z show biznesu, z tego rzetelnego show i biznesu, który jest ciężką robotą, a nie podpinaniem się pod kurki rządowe, samorządowe, czekaniem na mannę z nieba. Pytanie, komu państwo chcecie tak naprawdę zrobić dobrze? Kto będzie w tym ministerialnym rozdzielniku? Czy to będą twórcy wiekopomnych wydarzeń artystycznych typu Golgota Piknik? Czy to będą twórcy wystaw eksponujących rozmaite elementy gorszące normalnego Polaka? Kogo państwo chcecie tutaj podtrzymać? Obawiam się, że znacznie lepiej byłoby, gdybyście państwo już przestali pomagać, gdybyście po prostu nie przeszkadzali. Gdybyście tym ludziom, którzy znają się na show biznesie jako biznesie, nie utrudniali życia, a w niektórych przypadkach, jak to przed chwilą pan poseł Dziambor przedstawił, w niektórych przypadkach po prostu zabijacie interesy, wprowadzając obłędne reguły o charakterze tak jawnie przestępczym, bezprawnym, że jak wiadomo postanowiliście tutaj przynieść taką ustawę, która wam zagwarantuje bezkarność, tak żeby nie można było was pozywać o straty, które powoduje wasza polityka. Czy jest pandemia? Oczywiście jest fałszywa pandemia, psychoza na skalę globalną rozkręcona i pielęgnowana tutaj przez władze warszawskie, stołeczne i państwowe. Wiadomo, że im więcej testów zlecicie, tym więcej będziecie mieli zakażonych. Wystarczyło zmienić definicję pandemii i za kryterium jej zaistnienia uznać już nie ofiary, ale właśnie wyniki testów o wątpliwej jakości i proszę, interes się kręci. Tylko że prawdziwe interesy normalnych Polaków upadają. Byli tacy ludzie i może jeszcze niektórzy żyją, co to do końca życia będą utrzymywać, że Amerykanie zrzucali stonkę na polskie pola w latach 50., bo jako młodych zetempowców zabrano ich na te pola i tam pracowicie tę stonkę z ziemniaków dziękuję zbierali. Bardzo, panie pośle. Dziękuję. Skończmy z fałszywą dziękuję pandemią. Dziękuję bardzo. Konfederacja, wolność i niepodległość.